9 lipiec 1997 rok. Jestem laborantem medycznym przy Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z rodzicami mieszkaliśmy w Stroniu Śląskim z racji zawodu ojca, który był operatorem suchego zbiornika przeciwpowodziowego właśnie w tej miejscowości. Mój ojciec był w drodze na dwumiesięczny urlop. To była sobota, piękny lipcowy dzień. Bardzo ciepło, lato się rozkręca. O 18:30 standardowy spacer z psem pod Haleńczykiem. Wodowskaz na tamie pokazuje 68 cm. 6 lipiec 1997, niedziela, godzina 6. Budzi mnie moja mama. Robert, idź na tamę, mocno w nocy padało. Wyszedłem tylko za garaż i już wiedziałem, że jest źle. Na wodowskazie 6 metrów 40 cm. Stan ostrzegawczy już dawno minął, alarmowy przekroczony o 40 cm. Szybka informacja do burmistrza, do inspektoratu w Kłodzku i do dyrekcji we Wrocławiu. Decyzja? Sprawdzanie co godzina. Mija dzień, troszkę siąpi, troszkę przyjaśnień. Ostatni odczyt około godziny 23. Na wodowskazie jakieś 12 metrów. Coś zaczyna padać. Kładę się spać, bo jutro do laboratorium, do pracy. . 7 lipiec 1997, godzina, nie pamiętam, 15 minut po północy, może wpół do pierwszej. Potężny huk. Stronie zostaje bez prądu. Zaczyna się bardzo silna burza, na zewnątrz ogromna ulewa. Wychodzę z mamą na wał. Jedna ściana deszczu. Znajomi próbują halogenami swoich aut oświetlić zaporę. Nie da się. Ściana deszczu jest tak ogromna, że nawet wyładowania nie pozwalają dostrzec, co się dzieje na zaporze. Idę z mamą. Trzymamy środek wału, stajemy na koronie zapory. Dotknąłem barierki. Cała chodziła. Pod nogami sekcja kamienna drżała. Wynik na wodowskazie? 14 metrów 50 cm. Stan krytyczny. Woda zaczęła przelewać się przez koronę zapory. Szybki powrót, telefony, ogłoszenie ewakuacji. Jest może 13, może 15. Tak naprawdę wtedy czasu się nie liczyło. Pada decyzja. Rozkładamy worki na wałach. Bronimy Stronia. Worków brak. Z pomocą przychodzi piekarnia. Nie ma piasku. Moja mama dzwoni do pracy. Pracowała wtedy w strońskich zakładach kamienia budowlanego. Pojawiają się kamazy z grysem. Brakuje łopat, aby zapełnić worki. Moje kochane znajome napełniają worki własnymi rękoma. Walczymy o Stronie. 8 lipiec 1997 rok. Godzina 2:40 w nocy, może 3. Woda zaczyna opadać. Emocje powoli się uspokajają. Ranek pokaże, jakie są zniszczenia.